Jest bardzo refleksyjny poranek 21 grudnia 2022 roku. Dziś w katedrze Wojska Polskiego w Warszawie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe generała Mirosława Hermaszewskiego, pierwszego i jedynego jak na razie polskiego kosmonauty. Uroczystości po zakończeniu mszy świętej przeniosą się na cmentarz, gdzie generał spocznie już na wieczność. Przesuńmy się, by nie przeszkadzać tutaj w przygotowaniach do uroczystości pożegnania generała. Natomiast bardzo istotne jest to, by zastanowić się nad tym, co generał zrobił w swoim życiu. Ja o tym dowiedziałem się, mając lat 7. Bawiłem się w piaskownicy. Piękny letni dzień przed godziną 19 z okna na osiedlu w Żarach przy ulicy Zwycięzców. Moi rodzice zawołali mnie do domu. Ja nie wiedziałem dlaczego nie mogę kontynuować zabawy w tak słoneczny dzień. Okazuje się, że jest niebywałe wydarzenie, bo pierwszy Polak, Mirosław Hermaszewski, startuje w kosmos. Dzięki moim rodzicom mogłem te wydarzenia śledzić na bieżąco. Mogłem widzieć, jak Sojuz 30 startuje z kosmodromu Bajkonur, jak pierwszy polski kosmonauta razem z radzieckim kolegą Piotrem Klimukiem podbijają przestrzeń kosmiczną. To wydarzenie pozostało w mojej świadomości na całe życie. Z moimi kolegami bawiliśmy się w kosmonautów. Pamiętam nawet długopis szkolny był rakietą kosmiczną, która codziennie rano startowała gdzieś tam na języku polskim czy na matematyce. Bo takie było marzenie mnie jako siedmiolatka wówczas. To my tu orbita, telewizja młodych kosmonautów. Każdy polski chłopiec chciał zostać kosmonautą. Chciał być jak Mirosław Hermaszewski. Minęły 44 lata od jego bohaterskiego czynu. W tym roku miałem okazję razem już ze swoim synem być w Warszawie w muzeum NASA, gdzie właśnie kilka miesięcy wcześniej Mirosław Hermaszewski otwierał tę wystawę związaną z podwojami kosmosu. Były tam amerykańskie rakiety, były radzieckie rakiety i był lądownik Mirosława Hermaszewskiego, z którym kilka dni później, w lipcu, na początku lipca, wylądowali na polach Kazachstanu. Ten lądownik został przecięty, są tam szyby, można było zobaczyć, w jaki sposób ci piloci w tym lądowniku wylądowali właśnie na Ziemi. To będzie można zobaczyć dzisiaj po południu razem z naszą relacją z tych uroczystości pogrzebowych, bo dołączymy również film, który zrealizowałem wówczas w muzeum, gdzie będzie można zobaczyć ten lądownik. Natomiast to, co jest istotne, Mirosław Hermaszewski przez całe swoje życie był pasjonatem. Wspierał tych, którzy interesowali się kosmosem. Ostatnio komentował nawet kandydaturę kolejnego Polaka do programu kosmicznego, który ma być kontynuowany w kolejnych latach. I to było jeden z ostatnich jego publicznych występów właśnie w polskich mediach. To jest właśnie bardzo istotne, by w życiu mieć pasję. Ja spotkałem się jakiś czas temu z szokującym stwierdzeniem jednego z policjantów. Ja się pytam, dlaczego wy nie jesteście tacy jak na filmach, tacy dynamiczni, tacy pełni zapału do działań. A on mi odpowiedział, bo jak się przychodzi do pracy w policji, to jedną z pierwszych rzeczy, które się słyszy, to jest płaszcz Batmana, to sobie zawieź tam na wieszaku, bo tutaj nie ma na to miejsca. I to jest bardzo przykre, że młodym ludziom ucina się skrzydła. Mirosław Hermaszewski jest przykładem tego, że przez całe życie te skrzydła można było mieć na swoich plecach, w swoim umyśle i w swoich marzeniach. Często jest tak, że w polskiej mentalności ci, którzy mają marzenia, ci, którzy mają pasję, ci, którzy mają zapał, są traktowani jako osoby, których należy uciąć, należy przyciąć, należy uziemić.
absolutnie zła tradycja, jeśli chodzi o mentalność polską. W Ameryce jest odwrotnie. Każdy, kto ma pasję, każdy, kto ma zapał, każdy, kto ma pomysł, jest absolutnie promowany, jest wspierany finansowo, jest wspierany poprzez różne działania, które mogą mu pomóc. Taki prosty przykład. W Krzemowej Dolinie w Ameryce nie ma czegoś takiego jak zakaz konkurencji czy działanie po wyjściu z jednej firmy w tej samej branży, w której się pracowało do tej pory. Nie, Ameryka wychodzi z założenia, że każda idea, każdy pomysł, który może poprawić budowanie ludzi, jest godny naśladowania, jest godny wsparcia i nie można absolutnie ograniczać ludzkich talentów. Dziś żegnamy generała Mirosława Hermaszewskiego. Bardzo dużo osób już schodzi tutaj do katedry wojskowej w Warszawie. Są to ludzie, którzy przez dziesięciolecia znali Mirosława Hermaszewskiego tutaj w Warszawie. Ci, którzy go cenili w całej Polsce. Warto przypomnieć, że Mirosław Hermaszewski urodził się w Wołowie. Znam to miasto, ponieważ mieszkała tam moja ciocia i właśnie po starcie rakiety Sojuz 30 jakiś czas później byłem w Wołowie i dowiedziałem się od cioci, że właśnie Mirosław Hermaszewski jako mieszkaniec Wołowa, przelatując nad Polską, on tych lotów odbył wiele, ponad 100, jeśli chodzi o okrążenie ziemi. Jedna z tras była ustawiona właśnie na Wołów, gdzie fotografował swoje rodzinne miasto. Był dumny, będąc lokalnym patriotą. Dziś żegnamy generała Mirosława Hermaszewskiego. Smutne jest to, że wiele osób z młodego pokolenia nawet nie wie, jak nazywa się pierwszy polski kosmonauta. W szkole nie uczą, że nazywał się on Mirosław Hermaszewski. Dzisiaj rozmawiałem o tym z moim synem, który widział tą rakietę wówczas w muzeum tutaj w Warszawie, ale on mówi, że w szkole nie ma żadnej edukacji w tym zakresie. Nikt nie tłumaczy, kim był pierwszy polski kosmonauta i czego dokonał. Dlatego warto swoje dzieci edukować w domu i tutaj do tego mocno zachęcam. Dla mnie osobiście muszę się podzielić z tym z wami, bo jest to dodatkowo taki moment trochę metafizyczny, trochę być może związany z opatrznością Bożą. 27 czerwca tego roku, czyli 44 lata dokładnie od startu Mirosława Hermaszewskiego, przed godziną 19 odszedł mój tato. Mam nadzieję, że ten świat podziwia z niebios, a mam nadzieję również, że o tym, co wydarzyło się wtedy, ma dziś możliwość porozmawiania z Mirosławem Hermaszewskim. Bardzo serdecznie dziękuję wam, pozdrawiam i zachęcam do obejrzenia naszego materiału dziś wieczorem z uroczystości pogrzebowej pierwszego polskiego kosmonauty. Dziękuję, do zobaczenia.